Siemanko moi drodzy, witam was na kolejnym filmie. Dzisiaj jedziemy z Ewą, bo Ewy ma mama urodziny i trzeba coś jej kupić na urodziny. I do skrytki jedziemy zobaczyć jakieś może kartki, tam są od was jeszcze niedoczytane. To przeczytamy. No i może jakaś imprezka dzisiaj będzie. Się wszystko okaże, zobaczymy. Ewka na czarno, ja na biało i to tak widzicie jak to jest. Jedziemy, co? No jedziemy, jedziemy. Jakieś pieniądze? Weź kasę. Wzięłam kasę. No, a słuchaj, a jakaś impreza to dzisiaj będzie czy nie? Ja to nie widziałam, mamy, nawet się muchy nie gonią. To niech ona się lepiej szykuje, bo ja nie będę tutaj za darmo prezentów kupował. Tam się muchy nie gonią. No. Ja tam byłam, tam było cicho jak w kościele. Najwyżej sami jej zrobimy imprezę. Najwyżej. Przecież. I co, jej się może nie chcieli, bo kiedy dziś nie spał w nocy. No, to sami się zrobimy i do niej pójdziemy na imprezę. No. Przyjechaliśmy na parking. Na razie póki co jest pusto. Ewka poszła kupić bilet, bo tu trzeba wsadzić bilecik. Bilecik trzeba wsadzić. Który... Dobrze, fajnie. Cieszy mnie to. Wsadzimy go tutaj i będzie git. I idziemy po prezent. Tam jest party. Wszyscy już party. Wszyscy już kupili, tylko nie my. To teraz my idziemy kupić. Kieliszeczki takie fajne. Gdzie ta Ewka? Aha, za patelniami. No i? Znajdziesz sobie patelnię? Po ile te patelnie są? 100. 119 to jest, kosztuje. Kup taką, może taki garnek kupisz, zobacz. Taki garnek jest fajny. Szukam dobrej, takiej odpornej, żeliwnej patelni. Granitowe, bo żeliwne to tylko są takie brytwane. A tu masz, za duże, słuchaj, bo może ta by była większa troszkę, widzisz? 18 to są, patrz. Aha, ta też. A ta 26. A ta jest za duża już wtedy. No, myśląc o małej patelni na dwa jajka, myślałam o takiej, nie myślałam o takiej. Bo jakbyś kupiła, duża, słuchaj, nie? Bo to jest 26, ale tam z tyłu pani mówiła, że jest, zobacz, tu masz 28 i wtedy byś mogła kupić tą 22, nie? Mhm. No jak okay. Chcesz. Masz rację, kupię tą większą. No. Bo wiesz, tak sobie pomyślałam, że ta to nie jest taka duża, ta to już jest duża, nie? No właśnie. A tam z tyłu jest jeszcze większa jakby, co? Nie, nie. Jeszcze większa to ja to nie. Ale wiesz, ona... Myślę, że taka. No to jak tą kupisz, to możesz wtedy albo tą, albo tą. Jeszcze zobaczę tą. Bo jak oni są we dwóch, to mogą tylko dwa jajka może, nie? Nie trzeba im na trzy jajka, na cztery znaczy, bo to, tu nawet i sześć zrobisz, no. Albo osiem. 18 dostanie i 28 Madzia. Nie wiem, czy ta 28 jest nie za duża, czy nie, lepsza, bo za 28. To pomyśl. Ale wiesz co, małą będzie miała, a duża to lepsza, większa jak mała, nie? Jak no nie wiem. Robić, potrzebujesz dużą, to potrzebujesz dużą, nie? Tak? Nie, no. To zastanów się, bo ja tu wiecznie żył nie będę. Tak zrobię. Nie możesz tak szybko funkcjonować. Tak, no tutaj od razu kupimy sobie, no, tu od razu sobie kupimy te. Co chcemy? Co chcemy, nie wiem, co chcemy, pączki albo... Nie ma między świętami pączki. A, to nic nie chcemy wtedy. To nic nie chcemy, nie? No bo jak nie ma, to... Jak nie ma, to nie ma. Kupiliśmy patelnię razem z tymi. Razem z pokrywkami. Otworzymy najpierw. Hej. Kurczę, tył się źle otwiera. Przód się od razu otwiera. Niech se leży tutaj. Kupiliśmy z takimi pokrywkami, a teraz jedziemy na pocztę i do Dino, nie? Kwieciarni. A, do kwieciarni jeszcze. Ewcia idzie. Widzę, że jakieś karteczki ma. Także jacyś widzowie nam tutaj coś jeszcze dosłali. Jestem. Jest karteczka? Są karteczki. Dobrze, to jedziemy. Jesteśmy w domku. O, Ewka odebrała od razu witaminkę D.
z paczkomatu. I będziemy, moi drodzy, żyli wiecznie teraz. Nie ma bata na nas. Nie będzie bata na nas. Zobaczmy, jak to wygląda. Takie coś. Takie coś i takie coś. 4000 w jednej kapsułce. I tu jest kapsułek ile? 100? 30. No i tak. A tutaj, moi drodzy, zakupiliśmy w razie, gdyby mama zapomniała, że dzisiaj ma urodziny i że powinna imprezę nam wyprawić, to kupiliśmy, w razie jakby zapomniała, to my ją wyprawimy i my po prostu za nią to wszystko zrobimy. Nie, koleżko? Nie. No. Co nie? Tak, co ty tutaj patrzysz? Co chcesz? No, na ucho. Mama? Nie. A, no. Babcia ma urodziny, co ty myślisz, że mama? Przecież mama ma w czerwcu. W czerwcu to będzie potężny grill. Ja się biorę za sałatkę. Sałatka będzie z kapusty pekińskiej. Tam wkroimy pomidora, jogurt grecki, majonez. Wiecie, jaka to jest sałatka, bo jest na kanale Gotuj Zewą. Także możecie sobie... Chyba jest, nie? Czy nie ma? Chyba jest. Jest, na pewno jest. Możecie w ogóle tam, bo czasami piszecie coś takiego, że Ewka tutaj gotuje, pokazuje jak gotuje, ale przepisów nie ma. Przepisy, wszystkie przepisy oraz wykonanie tych wszystkich potraw są na kanale Gotuj z Ewą. Jeżeli rozwiniecie opis, to tam macie i składniki, i jak to wykonać. Także tam proszę sobie zaglądać, jest bardzo dobre, są tam potrawy, bardzo pyszne, wspaniałe i cudowne. A tutaj Ewa mówi tak, ja obcinam, bo ja mówię, ja robię sałatkę, a Ewa mówi, a ja obcinam dupy. Bo kupiliśmy takie, wiecie, to nie są łódka, tylko ćwiartki, a ćwiartki są z dupami, jak Ewa wam kiedyś mówiła, i te dupy trzeba poucinać i wyrzucić chyba, nie? Można wyrzucić, można zupę. A można zupę, oczywiście, że tak. Oczywiście. Bardzo szybko się to u nas wszystko odbywa. Tu jest sałatka, kapusta pekińska, pomidory, sos, wiadomo jaki, no i tam czosnek, no i zapanierowane udka, pałki, czy tam jak to woli, ćwiartki z kurczaka. No, to jest główny element tego jedzonka dzisiejszego. Cały taką czerwoną wstążkę, czy jest taki proszek do przetrwania? A, no widzicie, zobaczcie, widzieliście wcześniej te kwiaty? Chyba tak. A teraz Ewcia je, widzicie, tak rozwinęła ładnie, spryskała brokatem, wstążeczka i co, nieładne? Piękne. Bajkał jak nie wiem co. No a tutaj te patelnie będzie Ewcia pakowała. Chyba włoży jej po prostu w tą torbę. Oczywiście, że tak. Co ja tylko chciałam ceny. Po co to tam pakować? Jo, ceny poodrywać, żeby nam nie chciała oddać. Bo na pewno by nam chciała oddać. No, mamy to tak mają. No. Dasz jej stu, bo ona ci dwie. Ona ci dwie, tak jest. Ja mam kwiatki, a Ewcia ma... Brezent. Idziemy do teściowej. Mam nadzieję, że nas nie wygoni. Głośnik jest. No dostał od Mikołaja. Od Mikołaja? Kurde, ale... Ale wypas. Mikrofon i możemy disco polo tutaj odstawiać. Oczywiście. No. Jo? O, no to dziadek nam tu będzie koncerty. Będzie nam koncerty tutaj dawał. Na pendrive'a. Tu jest... Ładuje chyba ten. No fajny sprzęcik. Potężny sprzęt. O, jeszcze się świeci, jak ładnie, zobacz, jakie LEDy ty. Ja byłam tu rano słowem. No ty byłaś, ale mnie nie zawołałaś. To ładne. Jo? O, to fajny sprzęt. Jak ćwiczył dzisiaj? Na dobrego męża, nie? No. Teściowa też jeszcze tu dostała takie noże. Mówi ostre, bo czekaj, cicho, delikatnie. Ciekawe jak szybko się będą tępić. Mama nie ma zmywarki, więc nie tak szybko jak mówię. Aha, bo to jest takie te byle gdzie można wrzucić, tak, widzicie, to jest taka pianka i tu byle gdzie, no i jest od razu do tego ostrzałka. I będzie gitara. Fajne te noże są, kurcze, tylko one są ostre, wam powiem. Póki co są ostre. Climbing mountains, too blind to see. It's not getting you closer to where you wanna be. Your life, the weight on your shoulders.
No co się śmiejesz? Ja już zacząłem nagrywać. Bo tam jest u góry remont, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkodzi. Doszły do nas ostatnie chyba już karteczki bożonarodzeniowe. Pierwsza pieczątka jest, czasami widzę chyba pniewy. Czasami widzę, czasami nie widzę, co jest na pieczątce odbite. Oj, chyba ręcznie wykonywana karteluszczka. Fajnie, jakaś dziewczynka zrobiła, bo widzę, że tak jak w szkole podpisała się z imienia, nazwiska, z klasy, wszystko jasne. Piękna jest radość w święta, ciepłe są myśli o bliskich, niech pokój i miłość i szczęście otoczą dzisiaj Was wszystkich. Izabela, bez nazwiska przeczytam, z rodziną. Kartka wykonana przez córeczkę Marcelinkę. Słuchajcie, widzicie, jak dziecko potrafi ładnie wykonać? Ale to nazwisko jak, zasłonię. Jak ta lala. Oko jedno odpadło temu reniferowi, ale ja zakładam, że ono jest tym. Ono jeszcze zawiśnie u nas na kominku. Prześliczna praca. Dziękujemy bardzo, Marcelinko. Kolejna karteczka. Ja już sobie prościnam, żeby było szybciej, słuchajcie. Zimowa z łyżwą taką. Kto wysyłał, to wie. Dotarła z Niemiec chyba. No na pewno. Moi drodzy, serdeczne życzenia radosnych świąt w cieple rodziny, pięknie pachnącej choinki, zdrowia i energii na co dzień oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień nowego 2024 roku. Życzy Wasza Wicka Joanna 68. Dziękujemy bardzo Pani Jasiu. Karteczka dotarła, jest piękna. I ostatnia karteczka przyszła do nas z Wielkiej Brytanii. Piękny znaczek jest z królem panującym. Karteczka z Mikołajem. Taką drewnianą ozdóbką, którą zakładam, można zdjąć i na choinkę przywiesić. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzą Wasi widzowie Paulina z Dawidem oraz dziećmi. Przesyłamy gorące uściski i buziaki. Dziękujemy Paulina za piękną karteczkę. Dotarła. Co prawda późno, ale jest. To na tyle, jeśli chodzi o kartki. Więcej nie było, to więcej nie przyniosłam i nie przeczytałam. Użyłam, tak zrobiłam. Słuchajcie, odczepiłam i wieszamy na choinkę. Chyba tu powiesimy. Będzie się wpisywało. O. No. Zadzwoniłeś czy nie? Merry Christmas, widzę. Merry Christmas. Nie ma co się martwić. Nie ma co. Teraz, moi drodzy, mamy tutaj pączki. Trzy. Dwie kawki, ze względu na to, że tutaj Donia z nami jest. Montuję sobie na moim sprzęcie swojego vloga. Ja nie wiem, co to w ogóle ma się znaczyć. Vlogmasa. I co miałem mówić? Aha, mamy trzy, ale chyba ja zjem dwa, bo Donia mówiła, że nie będzie tego jednego pączka jadła. Nie nagrywajmy. Dobra, nie nagrywam cię. Jest... Mówi, że jest niegotowa do nagrywania, ale zobaczcie, co robi. Ta się wybiera, który pączek. Ten polizałam od tyłu. Dobra, ja mogę jeść, co mnie tutaj. Polizałam go! Może być. Napluję na niego. Możesz napluć, ja i tak wiem. Moi drodzy widzowie, Efcia tutaj wywuje papier. A tu są pałki i będziemy pomalutku je wkładać na blaszkę i piec. Nie? Wiec. Fajnie. Będzie superowo, nie? No, jak zwykle. No właśnie, jak zwykle. Będzie tak superowo, że mówię Wam, że aż Wam pokażę te pałki. No tak one wyglądają. Taki zapach. Zapach jest przedni, moi drodzy. Break, you got changes to make now. See the light at the end of the tunnel. It's right there, now just look up and follow. Take one step at a time, babe, I'm with you. No i jest reszta wody tutaj. To jest woda czy olej? Oleju trochę, olej, nie? Trochę oleju. No trochę oleju. No jeszcze przyprawy i zaraz będzie pachniało w całym domu. No jak zwykle. Efcia stwierdziła, że pałeczki już. Poczekaj. Czy jeszcze? Bo już pora. Na dworze ciemno. Bo jest za 24 już. No widzę. Zapachy się roznoszą po naszym mieszkaniu. Ale wyglądają. Trzeba je przykryć czymś, żeby nie tego. Nie wystygły, wiesz. To mamy nie zdążą wystygnąć. No nie. Wiadomo. Pyszne.
Nie muszę smakować, żeby wiedzieć, że pyszne. O, takie gotowane. Ty wyglądasz w tym grubo. No, wyglądasz na bardzo otyłą osobę. Nie wiem, co z tobą będzie w przyszłości. Jak będziesz dalej tak przybierać na wadze, to może być ciężko. Jeszcze mogę zmienić spodnie, ale... Tak, jak zmienisz spodnie, będzie git. Ale będą takie niższe. Fajne, niższe są fajniejsze. Takie będą. Fajniejsze są niższe, mówię ci. Tak ładnie w ciepło układała, no, że normalnie lipy. Aż strach. Nie ma lipy, nie ma. A ja nie wiem, czy ja to nagrałem, że ty jesteś na gaciach, czy nie. Ciocia tutaj mamusi pomaga pozmywać, bo mamusia nie ma tego. Czego? Ty, a co to? Czy to czasami nie nasze jest? Zobaczcie, moi... Ale to spod, czekaj, do mycia to stoi. Ale to moi widzowie muszą za... Skąd mama ma takie coś? Na pewno z czymś przyniosła, ma z spodu. No to kurczę, to jest kryształ pełnowymiarowy. Proszę to zabierać, bo to na pewno moje jest. Ja myślę, że to wszystko jest twoje, nie uważasz? No, no to wszystko jest moje, ale wiesz, ale ten kryształ to na bank jest mój. To jest bardziej mój. Ja zobaczę, bo ja kiedyś piłem drinki sobie w takim kryształe, ale... Teraz już mam za małe. Ale za małe, to jest faktycznie. Teraz to już jest za małe. Ale kryształ jest kryształ, nie ma co gadać tutaj. Nie ma o czym gadać. Imprezki już koniec, nie? No, nie ma już, wszystko podsątane, tam szwagier na górze tnie panele, tutaj jeszcze syn teściowej przyniósł taką różyczkę piękną, tutaj są kwiatki ode mnie i od Ewci i jest git. Co nie? Finka, znaczy ty, mówię Finka, Sonia to jest, nie? No, Sonia to jest. Dobra Ewcia, idziemy, nie? Czy nie? No idziemy, no co? No to fajnie. Oczywiście. Tu ci się coś rozwala. To jest bluzka. Tak? A, to jest taka specjalna bluzka rozwalająca się. Fajna bluzka. Bardzo ładne, widziałam. Chciałam ci też kupić. Które kubeczki? Pokaż, ja tutaj widzą, pokażę. Które kubeczki? No te. O, to takie taka kubeczki. Para dla dziadków. Pokażę. Do bezsiarskiej nowych kubeczki. Nowych kubeczków się lepiej pije, tak? O, lepiej smakuje. Oczywiście, że tak. You got changes to make now. See the light at the end of the tunnel. It's right there, now just look up and fall.